Podejście 5485. Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Alan Cypryśiak, jestem wokalistą i trenerem wokalnym i dzisiaj mam dla Was specjalny odcinek. Planowałem już nic w tym tygodniu nie nagrywać, ponieważ jestem na wyjezdnym i chciałem troszeczkę od YouTube'a odpocząć, ale nie mogłem się powstrzymać, ponieważ dzisiaj premierę ma wyczekiwany przez wielu kolab. Jaki to kolab? Ariana Grande śpiewa piosenkę razem z Justinem Bieberem. Co o tym kawałku wiemy? Nazywa się Stuck With You i opowiada o osobach, w których mamy wsparcie podczas kwarantanny. Nie tylko o osobach, bo opowiada też prawdopodobnie o naszych pupilkach i po prostu zwierzątkach, które są nam bliskie i my je kochamy i one nas też. Wiemy też, że i ja, i ty, i wszyscy inni mogą w tym teledysku wystąpić. Wystarczy wysłać do Ariany lub chyba pod podany gdzieś tam adres, niestety nie wiem jaki to jest adres, bo jeszcze tego nie sprawdziłem, fragment filmu, w którym na przykład przytulamy się do naszego pupila lub do osób właśnie, które kochamy i które są nam bliskie. Ariana wypuściła jakiś czas temu na Instagram fragment wersji instrumentalnej właśnie tego kawałka. Dzięki temu też możemy nie tylko dograć się do tej wersji i jakby utrzymać klimat kawałka, ale właśnie ten klimat możemy poznać. Wiemy mniej więcej już, z czym ten kawałek będzie się jadł i jaki to będzie gatunek. To będzie prawdopodobnie taka popowa ballada i instrumentarium będzie skupiało się głównie na gitarce. Zobaczymy, czy Ariana Grande i Justin czymś nas zaskoczą. Właśnie za chwilę, ponieważ dla Was specjalnie robię te reakcje. Także nie przedłużając, zaczynamy. Jeżeli Wam się podoba ten filmik, dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz, co myślicie o tym kawałku. Dobra, moi drodzy, mamy to. Jest na kolejny dzień, ponieważ wstęp nagrywałem dnia poprzedniego i wyklarowało się parę rzeczy. Teledysk już wyszedł, także nie możemy już nim wystąpić. Aczkolwiek stało się to szybciej niż się spodziewałem. Myślałem, że najpierw zobaczymy singla. No ale dobra, skoro mamy już wszystko, to mamy też chwilę, żeby po prostu wszystko obejrzeć i zobaczyć, jak to wygląda i z czym to się je. Dobra, to lecimy w takim razie. Ach. Proszę zostawić tutaj. Nie wiem, jak to wygląda w kamerze, ale nie będę tego zmieniał. Bo we have no time. Get ready for matura. No tu widać dziewczyny, które się przebrały chyba z jakiejś księżniczki Disneya. No fajnie, wygląda to tak, jak się na początku spodziewałem, że może wyglądać. Klimacik bardzo przyjemny, instrumental pomina mi troszeczkę Perfect Eda Sheerana. Bardzo mi się podoba to, że... Co? Wydaje mi się, bardzo podoba do tej. Nie. Nie? Ten sam ryb. Nie. Bardzo mi się podoba fakt, że nie ma to ani jednej wspominki o wirusie i jest jakby cała ta taka sytuacja, w której teraz żyjemy, przedstawiona w sposób taki, że co by się nie działo, my i tak bardzo kochamy tę osobę, z którą jesteśmy właśnie teraz w tej izolacji i to tak naprawdę nic nie zmienia. My i tak po prostu nie chcemy od siebie odchodzić nawet na krok i gdyby tylko było można, to zostalibyśmy ze sobą całe dnie w łóżku i spędzili ten czas razem. Bardzo fajny motyw. Niby oczywisty, można powiedzieć, że wyświechtany, aczkolwiek bardzo, bardzo fajnie przedstawiony. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Ooh, oh, oh, oh.
tutaj tak samo ten motyw, nawet powiedziałbym, chęci izolacji z tą osobą i takiej miłości bezgranicznej jest tutaj zachowany i kontynuowany. Podoba mi się to, że w trakcie wchodzi Ariana z harmonią i brzmi to dobrze. Byłem właśnie ciekawy, jak głosy tej dwójki będą ze sobą brzmiały w zestawieniu i mam wrażenie, że ten kawałek już niedługo na przyszłych weselach wyprze Perfect z głównej ramówki. Stuck with you. Stuck with you. Stuck with you to utknąć, ale tu chodzi, utknęli ze sobą, ale to dlatego, że się kochają. To nie jest wytłumaczone, że oni utknęli, bo jest COVID, tylko dlatego, że utknęli, bo oni się tak kochają. Ma zły wydźwięk. No tak, ale to jest wszystko jakby wyjaśnione w tej piosence. No ja wiem, a perfect? No tak, no. No ale wiesz, to jest takie... Do białej sukni. I stuck with you, czy you're perfect? No wiesz, niektórzy ze sobą stuck. No dobra, ale ludzie w Polsce nawet nie rozumieją, o czym jest piosenka. Bardzo fajnie, harmonicznie brzmią ze sobą. Oba wokale są cieplutkie. A z kim tu się Ariana pojawiła? Jak ktoś wie, kim jest ten człowiek na końcu teledysku, to mi dajcie znać. Tym ciekawe, czy ona ma już hopa, czy nie. Dobra. Bardzo ładna harmonia w tym utworze. Bardzo fajnie się zgrywają oba wokale. Zalała. Ja się zalałem. Zalać herbatę taką ilością. Wszystkie momenty z tobą wstawiam, tylko zasłonię ci twarz. Reasumując, bardzo fajny kawałek przypominający mi Eda Sheerana Perfect. Może to właśnie przez tę gitarkę i przez tempo tego utworu. Ładnie skrywają się tutaj wokale i Ariany, i Justina. Oboje mają ciepły tembr głosu i to po prostu fajnie ze sobą tutaj rezonuje. Bardzo podoba mi się fakt, że ani jednego słowa nie ma tutaj o izolacji. Jest tu pokazana tak naprawdę magia miłości, można powiedzieć, że ludzie się kochają tak, że fakt, iż są uwięzieni w domach, w tej chwili nie rzutuje w ogóle na ich samopoczucie, ponieważ mają tę drugą osobę, tę drugą istotę, na przykład takiego piesulka, którego ma Ariana. I dzięki tej drugiej duszyczce po prostu spędzamy ten czas cudownie siedząc w domach i nie mamy nawet ochoty z nich wyjść, ponieważ jest nam tak dobrze. Spodziewałem się lekkiego patosu, czegoś na podobę troszeczkę We Are The World. Jednak wspomnienia o tym, że czasy są ciężkie, a tutaj wszystko jest zmienione na taką właśnie pozytywną nutę, pozytywny wydźwięk. Bardzo mi się to podoba. Szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać wykonań live. Chcę bardzo zobaczyć, czy takie w ogóle się pojawią i czy będą się bardzo różniły od tego, co nam tutaj prezentują. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o trudność tego kawałka, nie licząc adlibsów Ariany, które są tam na rejestrach gwizdkowych nawet, to dwójka wokalistów operuje w ich średnicy i jest to tak naprawdę kawałek, który nie ma w zamiarze pokazywać jakichś tam super możliwości wokalnych, nie licząc właśnie tych adlibsów Ariany. Co wy sądzicie o tym kawałku? Czy przypadł wam do gustu? Dajcie oczywiście znać w komentarzach oraz jeżeli ten filmik wam się podobał, dajcie też łapkę w górę. Trzymajcie się, do następnego odcinka.